Cześć. Witam was w kolejnym odcinku z hodowli królików. Jak widzicie, dzisiaj przyszło nam przeprowadzić codzienne obowiązki zimą. No cóż, musimy sobie z wyzwaniem poradzić, tak jak i zrobiły to nasze króliki, które jak widzicie, no tutaj dostały dość konkretną porcję śniegu do środka, więc trzeba im tutaj już słomę przynieść, uzupełnić, żeby miały sucho. Ale myślę, że długo to nie potrwa, ta nasza zima. W końcu wyszedłem teraz z samego rana, mamy jeszcze przed godziną 7:00, oczywiście przed lekcjami. Chciałem tutaj nagrać chociaż wstęp, żeby wam pokazać, jak sytuacja się prezentuje. No ale myślę, że możemy i teraz dołożyć słomy królikom, bo tutaj chociaż nie widać, lecz ten śnieg dość konkretnie tutaj w środku w komorze leży. Tylko że już powoli się zaczyna topić, no bo mamy co? Jeden stopień na plusie, także i tak dziw, że tyle się go utrzymuje. Oczywiście czekamy również na ostatni wykot tej samiczki. Zaraz jej trzeba dołożyć słomy, dostała wczoraj. Troszkę widzę, zniosła wszystko do rogu komory, tutaj jest pusta podłoga, także trzeba tej słomy dołożyć jeszcze. Oczywiście zaraz zobaczy, czy z wykotem tej samiczki wszystko w porządku, ale powinno być, ona ładnie dba o swoje młode, także nic złego się nie powinno stać. A u innych myślę, że wszystko w porządku, nawet nie trzeba będzie się zastanawiać, bo tutaj wszystkie samiczki ładnie o młode dbają, ale młode już są duże, przecież mają niektóre około miesiąca, niektóre ponad, także sobie poradzą. Te akurat tutaj mają ponad 3 tygodnie, ale skryły się pod karmidłem, jest ich tutaj 7, także siedzą w kupce, wzajemnie się ogrzewają, poradzą sobie. A poza tym nie jest aż tak zimno. To co, ja już biorę słomę i trzeba podokładać tutaj do tych komór, no a przede wszystkim do tych dwóch, bo już trochę za późno, żeby zasłonić tutaj drzwiczki. A chociaż można by było to zrobić, lecz w ogóle nie spodziewałem się, że dzisiaj z rana zastanie mnie taka pogoda. Ja wypatrywałem deszczu, a nie śniegu. No ale cóż, musimy się mierzyć z wyzwaniem postawionym przed nami. Choć myślę, że no do wieczora ten śnieg zniknie, no ale i tak trzeba tutaj teraz tę słomę przynieść. Dobra. Akurat słomę trzymam tutaj obok, w garażu blaszanym. Odkąd, jak widzieliście, pojawił się ten za mną, większy, na dwa pojazdy, także tutaj żaden nie musi stać. I akurat tutaj jest trochę drewna, jakieś ziemniaki kurą, burak leży, siano w big bagu, no oczywiście taczki też potrzebne. I w drugim big bagu mamy słomę. Przeważnie ładuję sobie do jednego worka jedną kostkę, jak mi się kończy, to jadę do stodoły po następną. Akurat tutaj już niewiele zostało w tym big bagu, dlatego tak mało miejsca zajmuje, ale jeszcze trochę nam wystarczy na pewno na dzisiaj. I przeważnie jak mam pełny worek, świeżo przywiezioną kostkę, to również odkładam sobie trochę słomy do kastry budowlanej, żeby po prostu wygodniej się ją pobierało i zanosiło do komór. Może przejdziemy od razu na koniec tutaj do tych dwóch klatek, na przykład do was. Kurde, co wy tu macie? Zasypane całe karmidło. Dobra, jakoś to trzeba będzie ogarnąć. Na razie dołożę wam tej słomy, a później zobaczymy. Słomy im tutaj dołożyłem, jak widzicie. Na te kilka godzin musi im to wystarczyć, dopóki nie skończę lekcji. No i zobaczymy też, jak ten śnieg się utrzyma. Czy będzie jeszcze dzisiaj, czy po południu stopnieje. Bo co najwyżej tutaj będę musiał wysprzątać w tej komorze, albo tak jak mówiłem, po prostu przełożę króliki do innej. No i teraz również zajmiemy się kolejną komorą, kolejnymi królikami. Lecz wy ich tutaj jeszcze nie widzieliście. A tutaj mamy dwa, jak widać. O, pokażcie się. W sumie chłodno jest to. Trochę nieśmiało podchodzicie. Ale myślę, że ich historię opowiem później, w dalszej części odcinka. Teraz tutaj dołożymy tej słomy, żeby nie miała aż tutaj tak mokro. Oczywiście później, jak ten śnieg stopnieje, no to trochę się zrobi ciapa. No to chyba tak jak mówię, będę musiał wyrzucić i nałożyć suchej, świeżej słomy. Wstępnie królikom
z klatek po tej stronie, z komór w klatce po tej stronie słomy dołożyłem. Oczywiście z tej strony nie ma takiej potrzeby, bo tutaj mamy suchutko, elegancko, bo głównie jak pada, to zawsze, jak wam tłumaczyłem, w tym kierunku, w stronę tej klatki, także tutaj zawiewa do komór. Nawet możecie zobaczyć, tutaj jest elegancko wszystko, czyściutko, sucho, a tutaj mamy zasypane. Dlaczego tu zasypane, a tu nie? No bo jak widzicie, ta klatka jest wyższa i trochę tutaj osłania, także niby piętrowe mają problem z odprowadzaniem moczu, leci z piętra na piętro, co po niektórych, no tutaj trzeba domknąć, ale chociaż takie zadanie u mnie spełnia, że chroni tę część przed deszczem, śniegiem, jak tutaj widzicie. No i co? Myślę, że na ten moment to by było na tyle. Nic im tutaj na razie nie będę podawał. Poczekamy sobie później. Przyjdę po lekcjach, także wtedy wykonamy resztę obowiązków. A na ten moment, no to sytuacja wygląda dobrze. Tutaj dołożyliśmy tej samiczce. Jak widzimy, coś tam szuka. Może później zacznie budować gniazdo. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Na ten moment to by było na tyle. Ja już po śniadaniu zmykam teraz do domu na lekcję i widzimy się później. Zabezpieczymy, żeby nam wiatr drzwi nie porwał. No i ja jestem już z powrotem, jak widzicie. Jeszcze musiałem skoczyć do stodoły po kostkę słomy, bo akurat to, co miałem przygotowane, mi się skończyło. No a co? Zima nadal nie ustępuje, choć teraz padający śnieg zamienił się w deszcz, no bo wciąż jest temperatura na plusie. No i jak widzicie, jeszcze to, co spadło wcześniej, utrzymuje się, ale wciąż dopaduje cały czas deszcz, który powoli ten śnieg roztapia. No wiecie o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Już jest po 14, ja jestem po lekcjach, także przyszedłem tutaj z powrotem do królików pouzupełniać różne braki i wciąż się zastanawiam, co zrobić tutaj. No ale myślę, że po prostu muszę nakarmić króliki i powiesić tutaj koc, więc ja tutaj pouzupełniam słomę w tych komorach, gdzie są braki. Tutaj trzeba się ubijać, bo dość chłodno w dłonie. Tutaj uzupełnimy samiczkę z młodymi. Jeszcze na szybko zajdę tam do gniazda, to wszystko w porządku. Samiczka jest naprawdę bardzo łagodna, spokojna. Mogłem sprawdzić gniazdo w tym momencie, kiedy ona była w komorze. No i mamy piękne 7 kluseczek, ładnie je karmi, rosną, także nic złego nie zauważyłem, żeby się coś tutaj stało. A ty? Tak jak widzieliście, słomę w komorach pouzupełniałem. Myślę, że było słychać. Tutaj sprawdziłem gniazdo tej samiczki, podczas gdy ona była w komorze, bo jest nadzwyczaj spokojna. Dała mi sprawdzić, co się tam dzieje w środku. No i mamy 7 młodych, wszystko z nimi w porządku, także jesteśmy dobrej myśli. No ta oczywiście, jak widzieliście, agresywna, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, czas pokaże. I co? Tutaj mamy pustą komorę. A to dlaczego, jak jeszcze niedawno była tutaj samiczka z młodymi? A no właśnie, w
święta wielkanocne była dość nieprzyjemna sytuacja. Tutaj samiczka została znaleziona martwa. No i osierociła 6 młodych. One tam miały około 3 tygodnie chyba. No, już teoretycznie powinny sobie same poradzić, ale jednak nie, ponieważ my oczywiście wysprzątałem tamtą komorę, jak widzicie, jest teraz pusta, ale z młodych zostało mi tutaj te dwa ostatnie. Nie wiem, odkąd je tutaj przełożyłem, zabrakło samiczki, to no co 2-3 dni jednego młodego stąd wyciągałem, po prostu były martwe. No nie wiem, co mogło być przyczyną. Samiczka również nie wskazywała na to, że mogłoby jej coś dolegać. Po prostu tak jakby z dnia na dzień przyszedłem, a ona była martwa. No na razie zostały tutaj po niej te dwa młode. Liczymy na to, że chociaż z nich coś będzie. Ja tutaj im przyniosę jeszcze po kawałku marchwi. No oczywiście tutaj trochę więcej, bo mamy 4 sztuki. I przykręcę tutaj, zamocuję koc. To chociaż im tak bardzo nie będzie do środka padało ani wiało. A tu reszty wszystko jest w porządku, także nie ma co się martwić. Jak widzicie, tu maluchy sobie piją. Spoidła jakie piękne się porobiły. A gdzie jest? A, są tutaj. Są 4. Także możecie zobaczyć, jak się prezentują. O, jaki piękny. Bardzo mi się podoba. Ten, którego kolor mi trudno określić, ale chyba widzicie, że się wyróżnia spośród rodzeństwa. No i do tego białego ma dołożony, kurczę, niebiesko-brązowo-żółty kolor. Może uda się jakoś go nagrać osobno, na spokojnie, żebyście mogli sami zobaczyć. Jeśli się mi uda, to teraz będziecie mieli wstawkę i możecie w komentarzach określić jego barwę, żebym wiedział, jak po prostu ją nazywać. No widać, chciałby skoczyć do środka, ale się trochę boi. No i słusznie, masz tutaj, skakuj teraz. Zajmiemy się samiczką, to ona pozwoli nam pokazać młody. No tak, to też by chciała być uchwycona w kamerze. Już tutaj mam zabezpieczone. Jedynie złapałem na dwóch rogach po wkręcie, żeby tutaj było zwiewnie i powabnie, żeby tlen tam do środka dochodził, ogólnie wymiana powietrza. No ale to trochę namoknie, będzie cięższe, to się nieco tutaj, że tak jakby to ująć, przyklei, nie będzie tak odfruwało, ale przewiew będzie, także nie jest szczelnie tutaj pozamykane. Samiczki dostały tutaj po kawałku buraka, również w domu przygotowywany posiłek, także reszta pekińskiej i jakieś obierki z marchewki również tutaj trafiły, oraz jeszcze przygotowałem sobie, jak widzicie, kawałki buraka, które sobie teraz wręczymy królikom, a dokładnie tutaj samicom z młodymi. Proszę bardzo, proszę. I oczywiście konewka z wodą również już czeka, żeby pouzupełniać braki. Mogę również kolby powyciągać, bo widzę, że już puste. Tutaj nawet 2. Bardzo brzdące. Dla jednej samiczki będę musiał przynieść marchewki, bo buraka już na razie więcej nie mam, a nie będę szedł do piwnicy, żeby go przynieść. Proszę, proszę. I kolba dla mnie. Tak, dla ciebie pójdziemy po marchewkę, która znajduje się tuż obok, więc możemy to zrobić w tym momencie. Tylko że co? Nie wręczymy jej tak po prostu,
bo ona jest zabrudzona. Muszę ją trochę przeczyścić nożem. Także i tak za moment się widzimy. Oczywiście nie obierałem tej marchewki, no bo to by była trochę głupota, ale przetarłem ją nożem. Jak widzicie, samiczka już zabiera się za jedzenie. Tam młode poukrywane, dość chłodno, także nie spacerują po komorze. Zostało mi tylko tutaj pouzupełniać braki w poidłach, bo zaraz króliki będą jadły jakieś sianko, coś, zboże, kukurydzę, to zapewne zachce im się pić, również będą chciały te płyny uzupełnić. Ale myślę, że z tego dzisiejszego filmiku to by było na tyle. Większość informacji zostały już zawarte w tym filmiku, które chciałem wam przekazać. Oczywiście, jeśli coś jest jeszcze niejasne bądź chcecie dopytać, to zapraszam do sekcji komentarzy pod filmikiem. Również zapraszam wszystkich na mój fanpage na Facebooku, link w opisie. I oczywiście do zostawienia subskrypcji pod tym kanałem, pod tym filmikiem, ponieważ odsetek subskrybentów w ogólnej liczbie wyświetleń jest dość niewielki. Większą część wyświetleń stanowią widzowie, którzy nie subskrybują mojego kanału. Także jeśli ten filmik ci się spodobał, zachęcam obejrzeć jeszcze kilka kolejnych i podjąć decyzję o zostawieniu subskrypcji. A na ten moment ode mnie to by było na tyle. Do zobaczenia, cześć! Ty również czekasz? Do budy, bo jesteś cały mokry, zmokłeś. Wskakuj do środka.